Witam, witam. Czas na pierwszy dzień turnieju. Podbite ulepszenia pięciogwiazdkowe bez fioletu. Ustawiłem sobie taką drużynę i póki co działa. No nie powiem, to są całkiem niezłe składy, jeśli chodzi o obronę. Pytanie, czy by mnie bili. Ja bym chciał z jednej strony grać moimi żółtymi, natomiast w przypadku żółtych tanków nie będę miał przewagi, a nawet moje klocki będą mniej im robiły. Natomiast no to jest kwestia znalezienia tak czy inaczej 6 bądź 7 klocków. Mógłbym też grać zielonymi albo czerwonymi. Natomiast w czerwonych tylko jedna osoba jest na drugim limicie, w zielonych też jedna postać. W niebieskich jedna, a w żółtych dwie, więc to jest, tu mówię o szybkich składach, więc to jest dodatkowy bonus. Zobaczmy, kto pierwszy. Okej, okay, Vivica. W teorii nie powinno być jakoś ciężko. No jest Milady, która może być tu upierdliwa. Vivica będzie dezaktywować i obniżać atak, ale może tym się jakoś strasznie nie przejmuje. Dobra, mogę zrobić tak, zabrać Reja do dezaktywacji, jeśli Milady by się odpaliła. I liścia, w razie czego, gdyby było podbite zdrowie, tylko tak. Lubię mieć w ten sposób oddziały, żeby ładowały się równo. I chyba mogę tak iść. W teorii za Reja mógłbym zabrać też zielonego, ale okej. Okay. Myślałem też, żeby grać z prowokacją, grać dwoma zielonymi, Mjolni i... No właśnie, pytanie, czy nie potrzebuję tu dwóch medyków. Może nie, spróbujmy na razie tak. Okej. Okay. W teorii mam 7 żółtych. Okej, okay. Zastanawiam się, czy mam je przed Viviką. Mam. Oj, nie mam. Bo mogłem oczywiście na górze szukać i prawdopodobnie nie zrobiłbym kaskady. Dobra, trzeba tak. Podbić atak. I teraz kogo wybijać? Żółte będę miał po tej stronie. Jednym ruchem złożę czerwone. Dobra, to walnijmy. Zobaczmy, czy będzie tu odrodzenie. Okej. Okay. Rej może zacząć palić. No tu akurat nie będzie palił tych z tańcem. A Vivica będzie odradzać. A mam dostęp do kolejnego czerwonego. Ok, a przede wszystkim żółtego i to jest najważniejsze. A właściwie mógłbym liścia jeszcze załadować. Kong chyba mi tu niewiele zrobi, ale walnę teraz, spróbuję wybić tą Vivicę. Czy jest sens? Liścia na pewno załaduje, a Vivica się jeszcze nie załaduje. Dobra. I zróbmy tak. To powinny być solidne obrażenia. Ok. Teraz tak. Mogę zostawić właściwie Konga. Chyba, że dobiłbym tą stronę. Ok. Odrobinę zabrakło. Ale jeden czerwony klocek powinien go dobić. Lit porobione. I walka numer 2. Okej. Okay. Dezaktywację mam. No tutaj problemem może być Timius oczywiście, jeżeli pójdę żółtymi. Ale ten skład nie wydaje się zły. Chociaż tu jest też Gestalt. I jest ta trująca. Więc Hator byłaby spoko. Ale idźmy nadal tak samo. Dobra, jeden czerwony, jeden żółty. I mam jeden ruch możliwy. A po tym ruchu mam dwa. Ruch zielonymi albo żółtymi. Wejdzie czwórka? Nie. I teraz, który ruch da mi więcej? Żaden mi się nie podoba. Zróbmy tak. Okej, mam czwórkę zieloną. Dobra, żółte będę miał na pewno. Tylko to mi niewiele daje, chyba że dostanę teraz manę. Dostałem.
Mogę walnąć w tą stronę i przygotować zielone. Zablokuję tu przynajmniej podbicia, chociaż nie zrobię im wystarczająco obrażeń, ale tu załaduję też za chwilę liścia. Okej, jednak zrobiłem. Dobra, to dezaktywujmy i liściu pociśnie po zwiększonych obrażeniach. Teraz tak, ty masz większe chyba podbicie ataku, plus 50%. Dobra, to jedziesz. Git. Jest palenie. I on tu się zjara, chyba że się odrodzi. Porobione. I walka numer 3. Ok. Naukonena ten skład jest w miarę spoko. No tu nie do końca potrzebuje Reja. A jedynie do spowalniania. A mógłbym tu pójść faktycznie w Hator. Albo w Queena. Co potrzebuje? Queen może zablokować podbicia. Hator może ochronić mnie. Wzmocnionego zdrowia nie ma, więc do końca liściu nie jest mi potrzebny. Ale mi się podoba. Aha, ha, 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 ha. Dobra, wezmę chyba tą Hator. I spróbujmy tak. Jeden żółty, dwa czerwone. W sumie to dwa żółte. Ok, zróbmy tak. Nie jest idealnie, ale zrobię ten ruch. Aj, odpali się. Ok, nie odpalił się. Dobra, jestem w stanie wybić tą stronę. To znaczy, na pewno wybiję tego zielonego. On ma 149 życia. Nie mam klocków, żeby w niego puścić, więc uderzę w tą Vivikę. Dam sobie na początek podbicia. Oczywiście ona ma odporności, ale z takimi podbiciami powinienem ją zdjąć. Ok, nie udało się. A to ją dobije? Tak. Dobra, mimo kontrataku bije. Ok. Czy dajesz manę, żebyśmy już skończyli? Nie. To zróbmy to tak. Mam dostęp do żółtych. Niekoniecznie chciałem to w kaskadzie, bo on uderzy, ale to już będzie koniec. Oczywiście może być odrodzenie. Nie ma. Porobione. Ok. I walka numer 4. Jana. No tu mógłbym się chronić prowokacją. Zastanawiam się, czy Jana jest w stanie mi zdjąć dwie postacie. W teorii tak. Natomiast może nie zdąży się załadować. Tylko pytanie, czy potrzebowałbym Hator. Jana rzuca efekty na mnie. Joff niby też, ale on tylko na wzmocnione życie. Dobra, wolę zabrać Reja. Od Bidy mógłbym tu zabrać nawet Evelyn i zagrać 3-2, ale pójdę tak. Spróbuję ich trochę pomęczyć z powalnianiem. Kurde, myślałem, że mam zielonych wystarczająco. Może. Tylko musiałbym zacząć od dziwnego ruchu. Ale może on nie jest głupi. Ok. Dobra. Zróbmy tak dla Janoszek. I teraz tak. Jana odpali. Ma podbicie. Więc w teorii lepiej by było złożyć tylko czerwony. Dezaktywować u niej podbicie.
i dopiero pójść po żółty. Cholera, czy walnie mi za 2000? Albo za 1600? Ile tego ataku masz? 2100. No jeśli wejdzie combo, to i tak ją odpalę. Może zróbmy jeszcze inaczej. Skoro i tak ją odpalam, zrobię w ten sposób. Dobrze mi Yoin nie odpalić, git. Teraz pytanie, kto przeżyje? Ok, wszyscy, git. Mioin będzie się zaraz odpalać, ale to nie jest problem. Dobra. A czy ty dasz manę? Dzięki. I teraz tak, tą stronę chcę wybić, bo tu mam od razu i żółte, i zielone. Trzy klocki to i tak będzie trochę za mało, ale ok. Jedziemy w ten sposób, bo nikt nie ma wzmocnionego zdrowia. Liściu może zaczekać chwilę. A ja mam od razu żółte gotowe. Dobra. Teraz niech sobie liść uderzy. I porobione. I ostatnia walka. No okej, Satori. Jezu, jak ja jego nie lubię. Dobra, nie bardzo mogę go dezaktywować, bo wtedy stracę podbicia, ale w sumie aż tak dużo nie mam. Z tym, że jeśli Satori uderzy, to bardzo mocno to odczuję w... Wiecie w czym. Dobra, to zróbmy inaczej. Reja nie wezmę. Wezmę Konga. Teraz pytanie, czy zabrać drugiego czerwonego? Chociaż kurde, Rej nie jest złym pomysłem, bo gobliny... Nie no, potrzebuje wzmocnionego zdrowia. Albo mocnych obrażeń w czasie. Ty zadajesz 616 na 4 tury, ty zadajesz 486 na 3 tury, czyli właściwie podobnie. Czerwone by były na 9. Barclay też jest na 9. Bo od Konga mogą się odbić obie niebieskie postacie. I wtedy już tak dużo... Dobra, wezmę faktycznie to palenie. Może tak zostać. Nie mam nic tu na Gestalta. Muszę szybko którąś stronę wybić. Ok. Żółtych tym razem mi nie dało. Co mogę zrobić z czerwonymi? Mogę złożyć trójkę, mogę złożyć czwórkę. Dobra, pójdę w czwórkę. Duże combo. Dobra, to były 4, to będzie 5, 6, 7, 8. Może tu wejdzie też czerwony na dół? Nie. Ok, Rey może dezaktywować i zacząć palić. Ja niestety mocno teraz oberwę. I mam czerwony dla Konga. Te 3 już go załadują. Tylko muszę wyczekać moment. I mam dostęp do jednego żółtego. W teorii to teraz by wypadało złożyć jeszcze to duże combo fioletowo-niebieskie. Na czerwone chyba mam jeszcze czas. Spoko. Pójdźmy w to combo. Dobra, mamy pierwszy żółty. I mówiłem, że 3 czerwone mi starczą. Dobra, teraz tak, żeby nie odpalić zbyt dużej kaskady. Tu nie powinno jej być. Git. Teraz mogę wymusić.
Nie mam dostępu do żółtych. No tu mogę odpalić fioletowy diament, wejdą mi kolejne czerwone. Pytanie, czy oni nie mają oddziałów cyklopów i nie przebiją przez moją obronę. Ok, mam żółte, więc jeżeli ustoję, to już jest wygrane. Ok, nie było cyklopa. I nie było cyklopa, git. To robimy tak. On może ignorować obrażenia. Czy ja to mogę dezaktywować? To mogę. A nie mogłem jednak. No widzicie, i to uroki Satori. Cały czas jeszcze go poznaję. I porobione. Git. No dobra. Nie było jakoś lekko, ale też strasznie trudno nie było. Chyba nie straciłem ani jednej postaci. Wszystko udało się wygrać. Niestety wpadła porażka w obronie. Ale nadal jest A. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i całkiem wysoko. To pokazuje, że jednak powpadały ludziom porażki, bo zazwyczaj tracę dużo więcej miejsc. Natomiast tu jest 170 miejsc od topki. Zobaczymy, jak będzie później. Dajcie znać, jak Wam idzie. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.